Witam serdecznie z tej strony Kryptanonim. Witam Was w kolejnych szybkich wiadomościach ze świata Kryptowalut, Finansów i Ekonomii w regularnym wydaniu co poniedziałki, środy i piątki. Więc jeżeli interesujecie taki kontent, zapraszam Cię do subskrypcji. Mamy dzisiaj 12 czerwca, środa, i będzie kilka ważnych decyzji. Jeżeli interesują Cię jakieś lektury o tematyce ekonomicznej lub właśnie narzędzia, które wykorzystuję w tych odcinkach, to zapraszam Cię na stronę kryptomyślnikanonim.pl, gdzie znajdziesz te wszystkie rzeczy. A my przychodzimy do rynku. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłosiłem do odpowiednich osób. Bitcoin nam się obsuwa 3% i wynosi 67441 dolarów. Ether traci troszeczkę więcej, prawie 5% i wynosi 3,5 tysiąca dolarów. Cały market card stracił 3,4%, wynosi 2 526 miliarda dolarów. Ciekawe, czy to są już jedne z nielicznych obniżek cen przed tym z naszą słynną, długo wyczekiwaną hostą, w sumie Hostsadu trwa od roku, tylko tym już rajdem. Jak dla mnie osobiście, my jesteśmy bardzo daleko, w sensie mamy kawałek od Halvingu. I tak cena jest dość wysoka krypto, więc na spokojnie. Myślę, że przez wakacje, na spokojnie można sobie akumulować. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Zobaczmy sobie, co najlepiej sobie poradziło. O, i zobaczcie, PePE sobie jakoś potrafi radzić, nawet przy takich spadkach 6% na plusie, Kaspa 1,5% i bąk 1%. No i to praktycznie tyle z kryptowalut, które miały jakikolwiek procent na plusie w ostatnich 24 godzinach. Najgorzej poradził sobie Uniswap z wynikiem minus 12,8%, później ma Ordinal z 10% traci i James Smith traci 10%, także przechodzimy na wykres, na wykresie no to widzimy tutaj zanurkowanie do równych, o panie do 66 tysięcy spadliśmy na sekundkę to nawet nie wiedziałem tutaj do tej kreseczki oczywiście na chwilę obecną 67 tysięcy myślę, że może to zostać szybko wybrane no mamy dzisiaj posiedzenie Fedu i możliwe, że to są już reakcje jakieś wcześniejsze rynku, zobaczymy co się stanie na Fedzie jeżeli by patrzymy, że rynek spada, to Ciekawe, ciekawe będzie, czy już nie ma jakichś przecieków, bo zazwyczaj tak się dzieje, tak jak widzieliśmy z tym eterowym. ETF-em, nie? Jak to kilka dni wcześniej e, była pompa, e, a mało się mówiło w ogóle o tym, i się w ogóle spekulowało, że najprawdopodobniej może zostać odrzucony. Co do ETF-u, to jeszcze wrócimy. Zobaczcie sobie, dolar od, oczywiście od razu idzie nam do góry 4,04 praktycznie. E, niestety także nam odeberwało no, złoto i srebro. Teraz no, troszeczkę odzyskuje, no ale spadło aż tutaj na moment na 2286 dolarów, a srebro mieliśmy na chwilę, no on 29%. Mieć teraz srebro za dużo nie odzyskało. Co tutaj możemy zobaczyć, na pewno dominacja Bitcoina cały czas nam idzie do góry, więc tutaj indykatory określające alt season będą krzyczeć, że jesteśmy w Bitcoin sezonie jeszcze dalej. No i wszystkie altcoiny, jak sobie popatrzymy, no to dostają po tyłku. Dobra, zobaczmy sobie na kalendarz ekonomiczny. Środa PKB Wielkiej Brytanii za poprzedni miesiąc wskaźniki CPI w Niemczech, bazowe wskaźniki w Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych, CPI, e, miesiąc do miesiąca, rok do roku, no i najważniejsze e, prognozy ekonomiczne, FOMS, oświadczenie FOMS i decyzja w sprawie stóp procentowych. Decyzja, e, rynek oczekuje, że będzie 5,5%, jeżeli by tu się stało coś innego lub tutaj szefu by powiedział coś grubego, no to może być jeszcze większa reakcja rynku. Oczywiście e, wszyscy bitcoinerzy lub inni posiadacze e, twardych aktywów chcieliby, że aby tutaj waluty fiducjalne się drukowały w nieskończoność, i żeby jak najszybciej upadały, i, i ty, Więc wszyscy tutaj na pewno trzymacie kciuki, żeby jednak Fed w końcu e, obniżył stopy procentowe, żeby zrobił większe QE e, i zaczął pompować jeszcze więcej hajsu do gospodarki. Możemy sobie zerknąć w sumie na em, podaż waluty, bo to nie jest tak, że on już e, puścił walutę w obieg, w sensie, że, już, że się zwiększa balance sheet. Co my tu mamy? E, tu mamy balance sheet. Tak, agregat pieniężny M2. No, i to wygląda tak, że tutaj już mieliśmy taki mały wyszczół. Znowu redukcja. Zobaczymy, czy przebijemy. No Szczyt był w kwietniu 2022. No, i tam tego czasu faktycznie udało im się troszeczkę tego pieniądza z mm, obiegu ściągnąć. Tylko w porównaniu do tego, co drukowali, jak sobie zerkniemy na tą linię, to można sobie ładnie zobaczyć, jak traci od. E, dziesiątek lat, no jakby nie patrzeć od dziesiątek lat, jak dolar traci swoją wartość. Ta linia pokazuje wszystko, no teraz ją trochę przypłaszczyłem, no ale tutaj e, pa, aha, a propos właśnie przypłaszczenia wykresów, to moi drodzy uważajcie na manipulacje, bo e, często każdy wykres można tak spłaszczyć, rozciągnąć, żeby podejść pod narrację, dlatego zawsze patrzeć warto na osie i samemu myśleć. Bo niestety wielu analityków i nie tylko spekulantów robi tak, żeby właśnie coś zmanipulować. <laughs> Dobra, przechodzimy już do wiadomości. Najważniejszy dzień w Cardano może nam podejść, a pamiętajmy, że nie tak nie od razu Cardano zbudowano. <laughs> Cardano w kołutce przejdzie Fork oznaczony mm, C-CIP 1694 jest to hardware, który przekaże klucze e, tak naprawdę w ręce społeczności, a tym samym stanie się bardziej zdecentralizowane. Oczywiście tu jest jeszcze kilka zmian ważnych, warto się z tym zapoznać. Na pewno Cardano tutaj może doświadczyć jakiegoś efektu na skutek tego, może nie aż tak mocnego, jak Ethereum przy merge'u, no ale jest to dość mocne, a Cardano ma dość sporą społeczność, więc tutaj, jeżeli interesujecie się Cardano, no to warto na pewno na to wydarzenie spojrzeć. Lecimy sobie dalej do baktu. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak długo jesteście na rynku, no ale jak kilka, kilkanaście, eiku, kilkanaście, nie, nie kilkanaście, ale kilka lat temu, jeszcze w tamtej hoście a bardziej jak się zaczynał tamten cykl no to się mówiono, że jak wejdzie BACT albo tam Lightning Network no to to tam pozmienia wszystko i to wszystko wyszczeli, no i teraz się okazuje, no oczywiście było jak zwykle czyli wszystko sobie powchodziło, a rynek i tak szedł swoją drogą <śm> miało tak być, ponieważ BACT miał być właśnie dla instytucji miał właśnie pomagać, tak jak grejskiej troszeczkę jeszcze wtedy nie miał ETF-u, żeby instytucje mogły lepiej wchodzić sobie w kryptowaluty, no i teraz ten BACT ma problemy, ma problemy ostatnio już mówił, że ma problemy. Jednak zagwarantował, że na 12 miesięcy będzie da radę, a jednak teraz nie daje rady i próbuje zebrać 150 milionów dolarów w kapitale mm, emitując pewnie różne rzeczy. Więc tak to jest z tymi z tymi firmami można by było pomyśleć, że sektor kryptowalut, który bardzo dobrze sobie radzi, który jest tak naprawdę od roku w hossie, no ale niestety nie, rolowanie długu czasami nie wychodzi na dobre i tak w takim przypadku łatwo popłynąć nawet takiej dużej firmie. A SEC analizuje wnioski dotyczące faktycznie emisji ETF-ów. O co tutaj chodzi? No chodzi o to, gdzie większość osób o tym wie, że SEC zaakceptował tutaj większość tych wniosków, które się nazywały 19B4, ale nie zaakceptował tych S1, a te S1 pozwalają na emisję dopiero. Samego ETF-u. No i tym samym, tak naprawdę, e, ciekawe, czy to nie jest kolejne zagranie po to, żeby jeszcze troszeczkę nam te ceny ubić, fajnie jakby jeszcze jutro troszeczkę zwalił rynki, e, bo to tak się obserwuje, że jakby ten SEK e, robił specjalnie tak, żeby kiedy jeszcze można dobić tą cenę to dobił, a potem Gali Gensler wyjdzie za 10 lat i jak ja wam robiłem jeszcze taniego bitcoina przed, przed ETF-ami, albo tani Ether przed ETF-ami, to wyzywaliście mnie, a teraz macie Ethereum po 50 tysięcy. <grym> tak może być. W każdym razie ja to właśnie tak z boku widzę, nie? Że, że tutaj próbują zbijać tą cenę, dlatego te s 1 sobie leżą jeszcze nie zaakceptowane, dlatego może jeszcze jutro też będzie jakiś fat zasiany, a może nie, a może obniżą stopy i w ogóle zaraz wyszczerbią wszystkie indygatory w kosmos, zacznie się yy, alt season. W każdym razie zobaczymy, myślę, że będzie trzeba poczekać jeszcze na ETH, ETF. jednak no, mamy teraz pytanie, nie czy, tylko kiedy i to jest bardzo fajne yy, i wszyscy my na to czekamy, a każda cena niższa w, przed ETF-em na ETH, to myślę, że jest jakby nie patrzeć okazją. Tylko z tym także trzeba uważać, bo myślę, że ETH może nie powtórzyć sukcesu tak dużego bitcoinowego. W długim terminie nie oczywiście, może być nawet większy, ale w, długim, w krótkim terminie często ludzie się nastawiają na coś, co było w przyszłości. No, a jak się mówi, historia się nie powtarza, a się rymuje, i często tak właśnie jest. Że te sytuacje wychodzą troszeczkę inaczej i to zazwyczaj nie Fred rucha rynek, a rynek rucha Freda. Uniswap Labs zatrudnia dyrektora od Coinbase, dyrektora prawną od Coinbase, a to pewnie wszystko dlatego, że batalia SEC się coraz zbliża, no bo Coinbase sobie bardzo dobrze radzi z Sekiem, więc jest to dość dobry ruch dla Uniswap. Ludowy pan Hing kupował od 18 miesięcy złoto, a teraz zaczął, przestał to kupowanie złota. No i może dlatego też złoto zatrzymało się po wybiciu ATH, bo duży gracz przestał kupować. Ciekawe co jest powodem, bo dokładnych powodów nie znamy. Możliwe właśnie, że cena, ponieważ złoto wybiło dość wysoką cenę, a możliwe, że już uzbierali takie zabezpieczenia lub zmieniło się coś innego. W każdym razie taka informacja do Was leci. ETF-y bitcoinowe w pierwszym tygodniu kupiły prawie tyle, co przez cały maj. I to jest bardzo bycze, bo mimo, że mamy jakąś tam teraz lekką obsuwę, to naprawdę bardzo dużo ETF-y zebrały. O, miały kilka dni, gdzie chyba tam ATH nawet strzelone było na zakupach. Zaraz zobaczymy w analizie. Jak sobie tu czytamy, w pierwszym tygodniu handlowym czerwca 11 ETF-ów bitcoina o wartości 1,83 miliarda dolarów, co daje nam 25 729 bitcoinów. Więc bardzo, 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 bardzo ładnie. A bitcoin spada, więc wiemy, Rynek jest czasami w krótkim terminie. Irracjonalny, ale w długim terminie jak najbardziej dla mnie idzie tam, gdzie powinien. A hacker, który sobie w Sylwestra urządził, e, Sylwestra sobie urządził za 82 miliony dolarów, które ukradł z Orbita. Mm, no to teraz w końcu ruszył, ale wrzucił je do doktora na cash. Mm, no i zobaczymy, co się z nim stanie. Na razie e, nie chce współpracować za bardzo. A ban na urządzenia Apple, tak powiedział tutaj Elon Musk po tym, jak Apple miała Swoją konferencję i Tim Cook powiedział, że Apple integruje sztuczną inteligencję od OpenAI. <laughs> Ale wiemy doskonale, że Musk ma małą batalię z OpenAI i tym samym. Firmie chce zakazać wszystkich telefonów od Apple'a. Myślę, że ma to coś na celu, żeby nie zbierało za dużo danych, bo wiemy doskonale, że modele sztucznej inteligencji na pewno będą lepsze w zbieraniu danych, a bardziej w agregowaniu, bo w ogóle sztuczna inteligencja może zmienić coś takiego w naszym życiu, że wiecie, bardzo dużo danych rząd potrafił zbierać, nie? Sieci potrafiły zbierać, gdzie byliśmy i tak dalej, ale połączyć tych kropek nie było komu bo przeglądanie, wiecie, tylu miliardów ludzi danych, no to było ciężkie zaraz żebyśmy się nie obudzili w czasie e, takim, że sztuczna inteligencja będzie przewiadywać, jak to było w tym filmie, nie wiem, efekt motyra, czy coś w tym stylu, e, nie, efekt motyra chyba nie e, co, że będzie przewidywać czy ty nie chcesz popełnić na przykład e, jakiejś zbrodni, nie, bo na przykład e, wy, znajdzie się jakiś e, algorytm, taki który wykryje, że na przykład zazwyczaj taki, e, powiedzmy, zabójca pierwszy idzie do takiego sklepu, potem Idzie do kościoła, potem robi coś, potem robi coś i to tam daje wynik 85%, że później popełnia zabójstwo. No i będą próbować jeszcze złapać przestępcę przed tym, nie? Myślę, że takie rzeczy mogą być w przyszłości. To wcale film nie musi się okazać jakąś fikcją, bo często mamy tak, że filmy, które wydawały się bardzo dużą fikcją w przyszłości, czymś niemożliwym, nagle stają się coraz bardziej prawdopodobne. No ale jednak, właśnie to jest najgorsze, że te dane nagle będą agregowane i teraz sobie wyobraźcie, macie te wszystkie dane wrzucone na przykład przez profile zaufane i nagle e, sztuczna inteligencja zaczyna Ci agregować wszystkie Twoje wnioski na przykład, co do ZUS-u złożyłaś, wszystkie Twoje pity, wszystko, co Ty przekazałeś i Ci typuje na przykład e, do kontroli. I to już nie jest w ogóle moja jakaś spekulacja, tylko to się stało, bo chyba 2700 podmiotów zostało wytypowanych właśnie przez ZUS do kontroli. Dobra moi drodzy, lecimy sobie do kolejnego newsa, bo żeby nie przedłużać kryptowalutowy zakaz handlu handlu w niedzielę, nie, kryptowalutowy zakaz hazardu nastąpił w Grzywna, tutaj jest w Australii do 155 tysięcy dolarów, więc australijski rząd tak sobie radzi z ludźmi, którzy nie chcą, żeby nie, nie, nie przegrywali swojego majątku w kasynach internetowych. Dobra, lecimy sobie do Salany, która pozbywa się nieuczciwych walidatorów, co tutaj mieli na typu ataki typu sandwich, które mają na celu manipulowanie cenami aktywów i oszukiwanie inwestorów detalicznych. No i tutaj A są. te ataki polegały na tym, żeby właśnie umieszać swoje transakcje pomiędzy innymi transakcjami. Czyli to zazwyczaj to działało tak, że jeżeli widziałeś dużą transakcję, tak? Że ktoś robi, no to mogę szybko umieścić przed nią, zakupić i szybko sprzedać po niej, nie? Czyli wie, że ktoś robi dużą transakcję, ona ta duża transakcja podnosi cenę i ty szybko za nią sprzedajesz i tym samym zarabiasz e, prawie pewniaczkiem. Dobra, przechodzimy sobie do Antoniego Pompiano, który mówi, że sprzedaje wszystkie Ethereum i kupuje za to Solanę, bo Solana będzie czarnym koniem tej hosty. To jest ciekawe, mm, no bo jednak mamy teraz ETF na e, Ethereum. No, może na Solane też coś na będą kombinować, wcale bym się nie zdziwił, jednak. <laughs> Jednak pompiano, yy, pompiano kopiał Ethereum o chyba od 6 lat przed mergem więc może też robi to pod publikę, nie wiem, może mu zapłacono, w każdym razie taką rzecz powiedział. A znowu z drugiej strony Van de Pepe, który ostatnio sprzedał swoje bitcoiny do altcoinów, mówi, że to jest ostatnia okazja do tanich zakupów. I to jest bardzo ciekawe, bo warto się na tym zastanowić, bo czy to jest ostatnia okazja? Znaczy, na pewno nie jest ostatnia, bo okazje są jak autobusy, pewnie każdy to słyszał, jak jeden odjedzie, to jest kolejny i ważne jest, żeby e, wykorzystywać te, które się ma przed sobą, a nie patrzeć na te, które uciekły, bo często ludzie zapatrzą się na autobus, który odjechał, a nie widzą kolejnego, który stoi na przystanku. Mm, ale w każdym razie na pewno ja sam będę jutro się zastanawiał, czy nie poczynić kilku ruchów, no bo jednak yy, niektóre arty fajne sobie, arty fajnie podostawały. Mm, a może się skuszę w końcu na tą solanę. Nie wiem, zobaczymy. Jutro będzie także film sponsorowany właśnie Memcoin na Solanie, więc jeżeli ktoś interesuje Solaną, to serdecznie zapraszam, a przechodzimy do analizy. Bitcoin przetransferował 8 miliardów dolarów w ostatnich 24 godzinach, a hash rate sieci jest około 528 za haszy. Dodatkowo Ether przetransferował 4 miliardy dolarów. Zobaczmy sobie ten hmm, hash rate, bo tutaj ta strona ostatnio mnie zawidziła, więc warto to weryfikować. Hmm, opłaty transakcyjne, na, jak na pierwszą w nocy na sieci Bitcoina, około 30 Satoshi za bajt, więc nie wiadomo, czy czasem jakiś run tutaj nie, nie są generowane. No i faktycznie hash rate jest w okolicy 500, więc jednak dobrze tam pokazuje. Lecimy sobie do dalej do ETF-ów. 1 76 641 ETF, Bitcoinów w ETF-ach, więc tutaj sporo już się oddaliśmy od tego miliona, na którym troszeczkę się zatrzymał, e, zatrzymały ETF-y. I tutaj mamy BlackRock 305 000 Bitcoinów, grejskiej 284 000 Bitcoinów i Fidelity 173 000 Bitcoinów. Cały czas nie widzę, cały czas nie widzę chińskiej flagi, ale może ona jest gdzieś Wrzucona w sumie w jakieś inne asety. Nie wiem, później tym się zajmę. Na Ethereum 8 Gwei, no ale mamy noc 3,5 tysiąca dolarów. Właśnie idealnie doszło nam 1139 eterów dzisiaj do sieci. Mamy także zablokowane 27,22% total, total supply Ethereum i to jest 32,6 miliona eterów. Ale wpływa nam 600 milionów w stabilnych walutach i to jest dość fajny sygnał, bo to może sugerować, że te spadki będą skupywane. Jak sobie spojrzymy to na wykresie na Maxdata App, to także widzimy, że tutaj ktoś wyciągnął 15 tysięcy bitcoinów, więc to też jest bycie news. No ale tutaj ten PIK, tak naprawdę, to była wpłata i wypłata. nie? Więc, więc to tak wygląda jakby ten, te środki były płacone, nie wiem, jakaś transakcja zrobiona albo, nie wiem, jakiś przelew, no nie wiem, no ciężko mi spekulować, bo trzeba było popatrzeć na ale, ale, alertach i poszukać tych transakcji. Co tutaj dalej widzimy? Wolumen na futuresach 83 miliardy dolarów dzisiaj, także zlikwidowanych sporo longów 220 milionów, shortów mniej 34 miliony, no ale jak widzimy, nawet przy spadku w shorty ludziom kasuje, no i dlatego dźwignia jest skrajnie niebezpieczna. 35 miliardów otwartych inwestycji, no troszeczkę nam pospadały, rynek troszeczkę się oczyścił, ale oczywiście to jest dobre. 74 miliardy, 74 miliardy, 74 indeks strachu i chciwości na jednym indykatorze, na drugim 71, no i tutaj tak jak mówiłem na początku, alt sezon 20, więc jesteśmy w bitcoin sezon, CBB indeks 72, no i tak jak widzimy sobie jest tutaj bardzo, mieliśmy od praktycznie od grudnia 2020. 22, mocną dzidę do góry, więc wcale bym się tutaj dla mnie by było naprawdę naturalne, gdybyśmy nawet do września października się bujali pomiędzy, nie wiem, 75 a 50 tysięcy i ta konsolidacja, zbieranie tego by było naturalne. Jednak myślę, że fundusze i te wszystkie rzeczy, które się dzieją, mogą troszeczkę szybciej to wyrwać z jakiejś konsolidacji. Tak naprawdę dla inwestorów, którzy jeszcze nie mają majątku uzbieranego w krypto tyle ile by chcieli no to jest okazja jeszcze. Dla mnie te ceny już są wysokie, bo pamiętajmy, że każdy ma swoją cenę zakupu. Ja na przykład pierwsze etery w większej ilości kupowałem za 100 dolarów, za 150, a średnia 300 dolarów to ja już uważałem, że to już tak dużo, że już ciężko boję się więcej kupować, bo tam chyba 350% już urósł eter od dołu, a później kupowałem etery za 900, 1000, 1100 i chyba 1300. Teraz najdrożej, co prawda, kupiłem za 2900 przed, po, przed decyzją ETF-ową, ale to naprawdę już jest mały procent, tak? Tak. Mm, dlatego każdy ma swoją cenę, i to jest bardzo ważne. Jak się, nie sugerujcie się, kto ktoś mówi, tak? bo jeżeli na przykład nie masz eterów, no to oczywiście, że warto zająć jakąś pozycję, bo uważam, że to jest mniejsze niebezpieczeństwo. Niż jakbyś ich nie miał. Yy, jednak jak yy, nie wiem, miałbyś wrzucić all in, to bym na, najprawdopodobniej tego nie zrobił. Yy, a znowu z drugiej strony, czy wejść Bitcoin na trochę? No jest Bitcoin bardzo wysoko w porównaniu do tego, ale oczywiście za rok może być jeszcze dwa razy wyżej, yy, więc. Wiecie, to są ciężkie pytania, które często padają na grupach. Każdy indywidualnie musi sam do siebie podejść do tego, tak? Ja jestem takiego zdania, że ja wolę mieć w Bitcoinie kapitał niż we fiatach, nawet gdyby on na bessę miał spaść o 50-70%, bo ja i tak przytrzymam. Ja to przechowam, tak? Ale ty często często człowiek taki, który wchodzi na rynek, ładuje sobie na przykład 100 koła, udaje mu się tak, że wszedł na rynek powiedzmy właśnie w grudniu 2022 roku, cały czas rynek mu rośnie i myśli, że już jest nie wiadomo kim, a nagle rynek, i wiecie z tych 100 zrobiło mu się 200-300 tysięcy, a nagle przychodzi besta, spada o 50% i on to wszystko sprzedaje, nie? Co prawda w tym przypadku i tak by był jeszcze 50 tysięcy na plusie, ale w każdym razie mówię, jeżeli nie masz besty przeżytej, jeżeli nie widziałeś tego, co się dzieje na przykład w pewnym momencie jak ci majątek po 100 tysięcy tak na Strzygnięcie palca z dnia na dzień potrafi uciekać, no to w takim przypadku można spanikować, dlatego każdy musi sam swoje ryzyko mierzyć, swoje emocje kontrolować i własne pozycje zajmować pod siebie, tak? Bo nieważne, że ktoś mówi, o tutaj Ether spadł, fajnie, że można do, to zbierać, nie? Bo dla mnie to będzie bardzo drogie. Ja sobie pomyślę na przykład, żeby na przykład dokupić solany, tak? Bo jej nie mam nic, a jak wypierdzieli na jakieś miejsce, powiedzmy jeszcze tam, będzie się biło na przykład z Ethereum, bo coś się stanie z Etherem nagle, eee, no bo może tak być, no to, to będę wkurzony, że nie kupiłem chociaż kilku sztuk, nie? Czy tam kilkunastu, bo jakoś dużo nie, nie Planuję w nią wrzucać. Dobra, to dziękuję. Aha, na Max Data App, w sensie na Max Order Booku, nie widzimy żadnych jakichś większych ścian. Tutaj widzimy na 67, no to taka psychologiczna. Myślę, że tutaj nie będziemy jakoś dużo daleko lecieć, nie? Że za chwilę inwestorzy się obudzą, ta cena ich zmotywuje, ale myślę także, że sporo osób patrzy już w tym kierunku Ethereum i czeka na tą akceptację, i że tam też sporo spekulacji będzie robione. więc Ether myślę, że może być nawet szybciej zbierany. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się. Zapraszam Was w najutrzejszy film sponsorowany oraz w piątkowy film z kolejnymi wiadomościami. Życzę Wam miłego tygodnia, w sumie końcówki. Hej!